24 pytania. Rozmowa poranka. Paweł Poncyljusz, Koalicja Obywatelska, niezrzeszony, niezależny poseł. Witam pana posła. Bez przesady, że niezrzeszony. Dzień dobry. No zrzeszony w klubie Koalicji Obywatelskiej tylko i wyłącznie, ale bez legitymacji partyjnej, co warto podkreślić jeszcze. Dobrze, tak jest. Dobrze? Tak jest na dziś. Ja rozumiem, że pan u siebie w górach już, tak? Nie, w Warszawie. Przecież Sejm był. No był, ale się skończył. No jeszcze mam dzisiaj komisję energii dotyczącą węgla. I co z tym węglem będzie? Chyba nie będzie dobrze na razie. Co prawda rząd wczoraj wypuścił informację, że nad czymś pracuje i że będzie inaczej. Ja o tym systemie bezpośredniej sprzedaży węgla i jednocześnie eliminowaniem wszystkich dystrybutorów PGG słyszałem już na koniec kwietnia, bo w Katowicach ten temat się pojawił. Uważam, że to jest dobry kierunek. PGG twierdzi, że było możliwe, że część tego węgla z PGG poprzez dystrybutorów wyjeżdżało poza granice naszego kraju i że jeżeli zlikwidują tą sieć tych dystrybutorów i będą to kierować bezpośrednio do klientów indywidualnych, no to może być tak, że te parę milionów ton, nie wiem, czy dwa, czy trzy, brakuje ośmiu, dla ułatwienia dodam, że te miliony ton zostaną jednak w Polsce, bo one były prawdopodobnie wywożone ciężarówkami do sąsiednich krajów, bo tam były lepsze ceny. Czy to pomoże? Nie wiem. Mam taki komentarz, że jakby rząd bardzo szybko podjął decyzję odnośnie takiego całkowitego embarga i chyba trzeba było najpierw policzyć, jak to jest. No bo teraz się okazuje, że nawet te nasze tak zwane pirsy węglowe, czyli w zespole Szczecin-Świnoujście, koportu Szczecin-Świnoujście i w porcie Gdynia, nie są w stanie więcej importować tego węgla niż to było w ostatnich latach. Czyli to nie jest kwestia tego, że przyjedzie dwa razy tyle statków, bo nie ma tego jak wyładować. No chyba, że będzie ktoś szuflami to wyładowywał ze statków. Więc no jest pewien problem i uważam, że za szybko podjęto decyzje tak radykalne, trzeba było troszkę spokojniej do tego podjąć. A jak, przepraszam na emocje, jak Paweł Poncyljusz głosował w sprawie tego embarga na rosyjskie węglo i zakazu importu tego węgla? Oczywiście był za, no. No ale to, no wie pan, tylko to jest tak, że rząd ma ten przywilej od polityków opozycji, że ma dokumenty albo jest w stanie takie dokumenty ściągnąć dosłownie w ciągu 24 godzin i sprawdzić, jakie są moce pirsów węglowych, jaki jest poziom wydobycia w kraju i czy można go zwiększyć. Teraz wiemy, że zwiększenie wydobycia w kraju to jest 1,5 roku. No chyba, że rząd założył, że część tego węgla będzie uzupełniona biedaszybami, bo z tego co słyszę na Dolnym Śląsku z powrotem rusza wydobycie węgla w biedaszybach, czyli po tych zlikwidowanych kopalniach dolnośląskich. No i może w ten sposób spodziewa się, że uzupełni. Znaczy, my się troszkę poruszaliśmy od ściany do ściany w ostatnich latach, bo w ostatnich latach rząd doprowadził do tego, że przekroczyliśmy import węgla z Rosji na poziomie ponad 10 milionów ton. No dobra, ale uczciwie, panie pośle, pan doskonale wie, że to nie rząd. A teraz w drugą stronę. Panie pośle, ale wie pan doskonale o tym, jeżeli w uczciwość zagramy, że to nie rząd importował ten węgiel z Rosji, tylko prywatni przedsiębiorcy, do czego mieli pełne prawo. Kupowali tanio, sprzedawali trochę drożej, a i tak było taniej niż u nas w kraju, ten za węgiel krajowy. Z jednym zastrzeżeniem. No tam wyszły sprawy chyba ze 2 czy 3 lata temu, kiedy okazało się, że spółki Skarbu Państwa importowały te duże koncerny energetyczne. Też musiały uzupełniać, czy wspierać się importem i to wcale nie z morza. Więc to tam to rosło tak, można powiedzieć, jak taka kula śnieżna. To się niewinnie zaczęło tam wiele lat temu, a potem toczyło i doszło do takiej niebotycznej ilości. No za co rząd zbierał razy, słusznie, no bo sprawa Rosji i jej agresji wobec Ukrainy to nie jest kwestia ostatnich kilku miesięcy, tylko to jest kwestia co najmniej od 2014 roku, a jeśli byśmy wzięli pod uwagę Gruzję, to jeszcze wcześniej. I jakby na tym tle toczyła się taka rywalizacja polityczna i potępianie rządu, że dopuszcza do tego, żeby taki węgiel przyjeżdżał. Natomiast teraz mamy sytuację drugą, że takie jednorazowe ucięcie
w pewnym stopniu szkodzi Rosji, ale w jeszcze większym stopniu szkodzi zwykłym Polakom, którzy mają piece węglowe. Ale jest na to rozwiązanie, oczywiście takie trochę radykalne, bo ja sobie wyobrażam sytuację, w której dzisiaj pracownicy Taurona, PGE, Energii czy Enei po prostu biegają od domu do domu, wycinają te piece węglowe i wstawiają natychmiast po jakiejś przeróbce instalacji pompy ciepła, tak? Pompy ciepła. Tylko to oczywiście wymaga pieniędzy, bo widzi pan... Panie pośle, ale teraz, no to dobrze, to ja w takim razie zapytam pana tak, jakich pomp ciepła, jakie pompy ciepła wstawiają? Powietrzne czy głębinowe? Nie, no powietrzne, no wiadomo, że to jest... A pan wie, że to jest lipa i to jest dobre do minus 10 stopni, a poniżej minus 10 stopni to już siada. Poza tym ta pompa powietrzna, podobnie jak i pompa głębinowa, ale pompa powietrzna w większym zakresie czerpie energię elektryczną. No to równie dobrze powiedzmy ludziom tak. Panie... Zostawcie kopciuchy, polikwidujcie je, pozakładajcie sobie, nie wiem, nawet przenośne jakieś ogrzewacze elektryczne. Tylko jak ludzie dostaną pierwszy rachunek za prąd, to się przeżegnają i na zawał zejdą. No. To dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze jest tak, że pompa ciepła nie działa tylko do 10, do minus 10. Nie, no ona działa nawet i do minus 30, tylko nie jest taka efektywna. No. Nie, po prostu wtedy trzeba dogrzewać ją wewnątrz, żeby była skuteczna, do wewnątrz samego urządzenia, żeby była skuteczna potem u nas w domu. I widzi pan, że te pompy ciepła są w tej chwili coraz częstszym meblem w wielu domach, czy przy wielu domach. Druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli ten prąd, który trzeba zużyć, idzie z energetyki zawodowej, to energetyka zawodowa mówi, że ona nie widzi problemu z węglem na zimę. To znaczy, że dla energetyki zawodowej jest ten węgiel. Węgla brakuje w typach, które służą do tych węgli do tych pieców węglowych w poszczególnych domach, czyli w naszych domostwach. Nie, mówi się 3 miliony. Orzech jest, tyle tylko, że kosztuje 3300. Za 3,5, 3300, 3500, tak jak na portalu licytacyjnym widzę te ceny. Znaczy generalnie chyba ktoś za szybko poszedł, troszkę nie schłodził emocji. I no to, co czasami słyszy się w całej debacie o sankcjach na Rosję, znaczy sankcje mają przede wszystkim zaboleć Rosję, mogą zaboleć w jakimś stopniu drugą stronę, czyli państwa Zachodu, ale żeby nie było tak, że więcej cierpią państwa Zachodu i obywatele niż Rosja. I tu jest chyba taki delikatny problem, gdzie za szybko podjęto decyzję, jest nerwówka, no bo dzisiaj na przykład blokuje się portal, na którym można kupić węgiel w PGG, no dlatego, że wejść jest na tą stronę około 50 tysięcy dziennie, kiedy węgla ma w dyspozycji PGG na tą sprzedaż około 5 tysięcy, więc no jest pewne wariactwo i jeszcze do tego mamy wariactwo w postaci cen, które są w ogóle abstrakcyjne i jeśli cena w PGG jest w granicach 1200 zł, no to no właśnie to, co powiedzieliśmy. Na portalach licytacyjnych, czy na portalach, gdzie się kupuje, sprzedaje, jest 300, 3500. No więc jest wariacja. Mówiąc brutalnie, no ktoś na tym przycina i tyle, no. Jest no, spekulacja, tylko, że, jest. No tak, ale to przycina też między innymi cała sieć dystrybutorów PGG, no bo jeżeli PGG mówi, że sprzedaje to za 1100 zł, czy tam no takie ceny, 800, gorsze sortymenty, 1000 chyba 200, najlepsze sortymenty, tak jak sprawdzałem wczoraj chyba. Nie, nawet moim zdaniem nawet do 1000 nie dochodzi, przynajmniej na tej stronie ich. No to oznacza, że biorą się za to dystrybutorzy, którzy są akredytowani przy PGG, czyli to oznacza, no zresztą ja to rozumiem, że trzeba teraz wziąć ich za ucho i wytarmosić, bo część tego węgla może być importowana z morza i wiadomo, że węgiel z Kolumbii będzie droższy obiektywnie, choćby z powodu cen transportu. A transport mam przed sobą, co prawda jest to w formie reklamy w Rzeczpospolitej dzisiaj. Orlen pokazuje zysk grupy Orlen z różnych obszarów działalności. Tam już pomijając, na czym Orlen zarabia, to okazuje się, że najmniej zarabia na paliwach w ogóle, co jest dla mnie zaskakujące.
ale jak wpływ wojny przekłada się na rynek paliw w Polsce? Kurs dolara 10% w górę. Oczywiście wszystko idzie w górę, żeby nie było wątpliwości. Notowania gazu ziemnego 19%. Biododatki 26%. Notowania ropy Brent plus 28%. Notowania energii elektrycznej plus 28%. Koszt transportu morskiego paliw, wie pan ile? 110%. No to ja panu powiem dlaczego. Bo z tego co słyszę, część statków, które mogłyby wozić węgiel, wolą wozić kontenery, ponieważ statków brakuje. Mamy przecież cały czas blokadę Szanghaju, tam cały czas COVID szaleje. W związku z tym statki, które przypływają z kontenerami do Szanghaju, nie mogą do niego wejść i się rozładować, a te, które by chciały zabrać cokolwiek, też cały czas czekają, żeby dokonać załadunku. I to powoduje, że statki masowe w tej chwili też są brane pod uwagę przy przewozie kontenerów, który jest bardziej opłacalny. Więc mamy faktycznie całą sekwencję różnych kłopotów takich globalnych, że nie mówię, że to jest tam wina tego czy owego ministra, aczkolwiek no, dla ludzi gdzieś tam pod Przemyślem, którzy pana regionem, czy pod moim Szczyrkiem, mało interesuje, czy to jest globalne ocieplenie, czy to jest koszt frachtu masowców no na tak, morzu. No tak, ale z drugiej strony ludzie się zastanawiają nad czymś innym. Ludzie się zastanawiają na naszym Podkarpaciu, niech będzie, bo wszak pan posłem z Rzeszowa jest. Tak, tak. To ludzie na naszym Podkarpaciu zastanawiają się nad czymś innym. Jak to jest, że COVID tak nie rozwalił gospodarki i tak nie wpłynął na ceny, jak wojna na Ukrainie? No to na to jest kilka odpowiedzi. To znaczy pierwsza jest taka, że jednak COVID trochę przymroził gospodarkę. To znaczy przymroził na zasadzie, że wszystko, przed COVID-em wszystko się tak kręciło ponad miarę. Wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy mieli coraz więcej pieniędzy w portfelu. Oczywiście ci mniej zarabiający stosunkowo mniej im przybyło w portfelach, a tym najlepiej zarabiającym przybyło dużo więcej. Po drugie, no, jeżeli chodzi o surowce, COVID spowodował, że no, przemysł nie kręcił się tak szybko, w związku z tym nie było potrzeba aż tyle węgla, nie było potrzeba tyle gazu, ropy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy COVID się skończył, zaczęła się rozkręcać z powrotem gospodarka, każdy dzwonił i mówił, chce węgla, chce ropy, chce gazu. No i to powoduje, że od razu ci, którzy, a tych krajów, które mają w dyspozycji, szczególnie ropę i gaz, jest bardzo ograniczona ilość, zaczęły te kraje, OPEC plus, podbijać ceny, no bo widziały to zainteresowanie. Trzecia rzecz jest taka, że no jednak przy COVID-zie i Polska, i też wiele innych krajów rozdały bardzo dużo pieniędzy, tak, na firmy, co też spowodowało, że przełożyło się to na życie zwykłych obywateli, to znaczy pracownicy, którzy w sytuacji, kiedy by firmom nie rządy nie pomogły, prawdopodobnie byliby zwolnieni albo by byli pozbawieni części swoich pensji. A to się wszystko tak miękko działo. Oczywiście to te pieniądze, te 200 miliardów w postaci ponad, akurat w Polsce. Ponad 260 miliardów. Tak, to będzie miało swoje implikacje na długi czas, no bo trzeba będzie to spłacać, czyli coraz większą częścią naszego budżetu będzie paragraf mówiący obsługa długu zagranicznego czy długu krajowego. A wraz ze wzrostem stóp procentowych za sprawą Rady Polityki Pieniężnej obsługa długu zagranicznego też niestety rośnie. Dobra, musimy kończyć, ponieważ pan profesor Bartłomiej Biskup już czeka na rozmowę i spotkanie. Profesora. Pan poseł Paweł Poncyliusz pozdrawia pana profesora. Pan profesor Biskup odwzajemnia te pozdrowienia. Ale to jeszcze korzystając ze sposobności, chcę Pawła Poncyliusza jedną rzecz zapytać. Szczyrk i ten sezon wakacyjny, jak jest z obłożeniem? Znaczy, nie jest idealnie. Ale szczerze. Nie, to nie, mówię tak, nie jest idealnie, ale nie jest źle. Właśnie rozmawiałem też z naszą posłanką Jagną Marszu-Whitis, która jest akurat związana z Zakopanem i pytała mnie ostatnio, mówi, słuchaj, jak jest u ciebie z obłożeniem? Ja mówię, u nas jakoś źle to nie wygląda. Ale teraz jest w ogóle nowe zwyczaje, to znaczy, że Polacy bardzo często podejmują decyzje na kilka chwili. Dni przed przyjazdem. Tak. A w Zakopanem, Zakopanem jak to wygląda? No ona twierdziła, że źle to wygląda. Dobra. Ale oni mają dużo większą infrastrukturę, może to dlatego. Paweł Poncyliusz, dobrego dnia panu życzę.